28 marca wspominamy błogosławioną Joannę Marię de Maeie, wdowę. Joanna urodziła się w 1331 roku w szlacheckiej rodzinie na zamku La Roche, niedaleko Tours we Francji. W młodym wieku wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka z Asyżu. W 1347 roku poślubiła młodego barona Roberta de Sully. Wkrótce po zawarciu małżeństwa oboje złożyli dozgonny ślub czystości. Małżonkowie pełnili dzieła miłosierdzia, wspierali ubogich, opiekowali się chorymi w czasie epidemii dżumy. W czasie wojny francusko-angielskiej baron de Sully dostał się do niewoli. Po wykupieniu wrócił do żony, ale wkrótce zmarł z trudów i wyczerpania. Joanna została zmuszona do opuszczenia posiadłości rodziny zmarłego małżonka i osiadła w Tours w skromnym mieszkaniu przylegającym do klasztoru franciszkanów. Przed biskupem ponowiła ślub czystości. Wiodła życie pełne umartwienia, modlitwy i poświęcenia. Przez pewien czas przebywała w pustelni w Planche de Vaux, oddając się kontemplacji. Umartwiając się, włożyła na głowę koronę dzierniową. Wróciła później do Tours i pracowała jako posługaczka w miejscowym szpitalu. Przypisuje się jej dar czynienia cudów. Umarła mając 82 lata w dniu 28 marca 1414 roku. Została pochowana w habicie klarysek. Papież Pius IX, franciszkański tercjarz, beatyfikował ją w 1871 roku. Jest patronką wdów, wygnańców, emigrantów, ludzi, którzy stracili rodziców, ofiar przemocy, ludzi wyśmiewanych dla ich pobożności i osób mających problemy rodzinne. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Joanna odznaczała się miłością i cierpliwością. Spraw przez jej zasługi i wstawiennictwo, abyśmy nieśli swój krzyż wytrwale i zawsze Cię miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.